Wiesz co? Słyszałem, że ostatnio na scenie prawie miałeś zejście. Pozwól, że pomogę zająć się twoim testamentem. Kredyt w banku, żeby odnieść sukces w rapdrze. Chyba się nie udało, skoro wyjesz tylko, gdy z księcem zwiedzasz plebanie. Fajnie. Sztuczną szczękę w szklance. Zęby wyjebałeś, żeby kumplom lepiej robić laskę? Yes, man. Wspaniałą posiadłość w Warszawie przy ulicy Srebrnej 16. Toksyczny odpad, śmietnik numer 15. Życie w high life'ie. Buty, w których wytworzyła się własna biosfera. Dobrze, że was tu nie ma, bo jebie jak szamba z puzera, jakby się skunk zjebał tu teraz. O, weź to poczuj. Ty trolu komputerowy napromieniowany jak Marie Curie Skłodowska, mówię ci Radioactive West. Nawet na śmietniku nie ma dla ciebie miejsca, ha? Gay? Poglądy polityczne, bo interesujesz się polityką i bliższa ci lewica. Raz Putin to nie geja, drugi Putin się nie wlicza. Okej. Ej, dobra, u ciebie znajomości ze szczpaniem to jest kurwo draka. Tak to jest, jak zamiast jedynki dostaje się półtoraka. Ej, Białcy to pozytywny koleżka. Nadałby się do Wawa Muffin, ale poza tym to zwykły błazen, który postanowił się brać za rapy i w kółko opowiada żarty, chociaż wcale nie musi, bo już sam sobie jest tak zabawny, że to dosłownie chodzący kawał. Chodzi rzecz jasna o kawał szmaty. Białcy to komik i zawodowy księgowy, gnojony przez przełożonych, zatrudniony w gospodarstwie, gdzie goni krowy do obory, czeka aż każda zrobi, co ma zrobić, potem przychodzi i liczy ich przychody i odchody. Ej, ma swój tajemny fetysz i ciągle chodzi głodny na gastro, więc po godzinach wraca do tych krów i wpierdala te odchody jak ciasto. Ej, zleje się twojej ex na ryj, potem obecna ja na końcu tobie, jak podłej szmacie, wytężę imaginację i złożę z tego kompilację, zawierając specjalnie dla ciebie dodatkowy smaczek. Chodzi o to, że to dla dupek wzorowy facet, który się z własnej woli zgodzi na swój wymarzony patent, czyli pomysł, że na połysk wyliże jednej ze swoich dziewoi klatę, jak na niej położy się krowi placek. Yo! Skumaj to, bo jestem dla ciebie jak przejebana osteoporoza. Wiem, że nie wiesz, co znaczą tak trudne słowa, choć cała rodzina cię woła. The cleverest in family, najmądrzejszy w klasie. Szkoda, że w szkole specjalnej ty głupi kutasie. Nie będę się już znęcał nad chorymi psychicznie. Osteoporoza łamliwość kości, które połamie dziwce. Ja mam jaja jak Mike Tyson, ty masz jajca jak brak Jason. Primitywny Spaceonie, szonie, kurwiszonie, kości zostały rzucone, porachowane i policzone. Buduję z nich dżęgę i rozpierdalam jak Bóg wie, że Babel, jak Cain, the Abel, rap knockout, twój pogrzeb, amen. W szkole chodziłeś na dodatkową religię. Twoje problemy z reumatyzmem ciągnęły się jak Linkiewicz w autokarze i odeszły jak twoje ex. Lubisz starsze? Ekshumacja, bierz co chcesz. Nekrofilia to twój jedyny seks. Nie kopię leżącego, w dodatku w trumnie, dlatego pierdol się, powiem tej walking dead kurwie. Ty mówiłeś coś o księdzu? Ej, sprawdź, możesz to kminić błaźnie. Ty zawsze byłeś księży ulubionym ministrantem. Dokładnie tak, sprawdź mnie, sprawdzaj, ej. Ej, robił taką minę jak Albert Einstein. Ej, dobra, ej, sprawdźcie to. Ej, ostatnio Białcy usłyszał od dupki, że jest jak krzyżówka. I myśli se, kurwa, wiadomo, jestem zagadkowy i w ogóle niezła stylówka, po czym ona mówi, że musi już iść, że niby na nią czeka taksówka, a tak naprawdę poszła se gdzieś tam do kumpla, nie mówiąc ci, że chodzi o krzyżówkę śmiecia i gówna. Ej, twoja kariera nie będzie strasznie długa, w zasadzie skumasz, że nic z ciebie nie będzie, nie wierzę w żadne cuda, bo jesteś raperem tak obiecującym jak Andrzej Duda. Ej, widziałem twoje relacje na fejsie i przyznaję, że masz w głowie wiele wizji, chociaż nie znacie go jako wróżbity z telewizji, jest wyrocznią dosłownie nieomylną. Ogólnie więcej widzi, a jego kumplom ciągle jebią syry, jakby ciągle wracali z ciężkiej tyry. I was to jeszcze dziwi? Tak mnie słuchacie. Przecież kurwa powiedziałem, że nigdy przenigdy się nie myli. Round.